No, wyjazd z Polski, co dzisiaj? 7 sierpień, 17.40. Zaczynamy podróż ku Brytanii. Jadę ja, a na pokładzie jest moja córka i jej minion. 71-151. Zobaczymy, na której będziemy na bazie. Pytanie konkursowe, jak zwykle porozmawiać z gościem, a zaczynamy od serwisu Błażej Kraśniewski. Wszystko mamy, portfel jest, laptop pieniędzy nie jest, dowody są, paszport nie jest, laptop jest napisany. Znaczy, 600 tysięcy osób, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. To wszystkie te moje ciebie tam pozabierasz, co powiedziałeś. Pazurka jest, telefon jest. Dobrze, wszystko mamy. Minion jest. Drzwi otwarte są. Szkoda, że te formalności w tej sprawie największą podtrzymają. Dla umów o pracę w tej chwili 1750 zł i ważne jest to, żeby... jeśli wkręcamy na Niemcy. A wiele krajów taką płacę minimalną ma. Mam przed sobą dane dotyczące krajów OECD. Mniej więcej połowa krajów OECD taką stawkę godzinową ma. Połowa nie ma w ogóle. Niemcy ostatnio wprowadziły i to była znacząca zmiana na niemieckim rynku pracy. Musimy zadbać o to, żeby ta płaca minimalna płacą, którą otrzymują pracownicy w ramach umowy o pracę. Najprościej rzecz ujmując, już teraz upraszczam to skrajnie, 1750 zł podzielone przez właśnie ile tym dwóch miesiącu, pewnie 168, taki najczęściej przelicznik się przyjmuje, jeżeli osoba pracuje 8 godzin dziennie. To jest około 10 zł. Wydaje się, że na takim poziomie można by było tę płacę minimalną godzinową ustalić. Ale związki zawodowe mówią, że ta płaca powinna być wyższa. A dlaczego? Mówi o tym Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Nie powinna być to stawka dzisiaj na poziomie 15 zł. Trzeba pamiętać, że pracodawca zatrudniając pracownika na umowę cywilnoprawną ponosi znacznie mniej kosztów. Nie płaci chociażby składek na ubezpieczenie społeczne, nie udziela urlopu, nie ponosi wielu kosztów. I to jest tak naprawdę przyczyna, dlatego wielu pracodawców zastępuje umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi, pomimo że kodeks pracy wyraźnie mówi, że tego nie wolno robić. Ale z drugiej strony, no 15 zł za godzinę to też tworzyłoby konkurencję dla umów o pracę po prostu. Po pierwsze, trzeba w ogóle podjąć działania zmierzające do likwidacji tego dualizmu rynku pracy, czyli sytuacji, w której mamy zupełnie różne kontrakty dające różne, nie te różne przywileje, korzyści, na przykład okresowe w postaci odkładania pieniędzy na emeryturę. Stąd opowiadam się konsekwentnie za tym, żeby te kontrakty były również odsuwane. W pełni, znaczy, żeby od składka emerytalna była od tego poziom tej płacy. Musimy być bardzo ostrożni, dlatego że to są osoby, które zwykle charakteryzują się relatywnie niską wydajnością pracy. W związku z tym, jeżeli pracodawca jest zmuszony do radykalnego zwiększenia tego wynagrodzenia, czyli mówimy nie o kwocie 10 zł za godzinę, ale na przykład 15, to jest 50% więcej, no to może się zdarzyć, że dla wielu tych osób po prostu pracy nie będzie, a pracodawcy będą szukać pomysłów na zwiększenie wydajności pracy w inny sposób, no albo poprzez zwolnienie, albo wprowadzanie innych technik produkcji. Chociaż oczywiście mówimy tutaj o usługach, więc w przypadku usług to raczej obawiam się, mogą być po prostu zwolnienia. Dlatego ja bym był bliższy tej koncepcji, żeby rzeczywiście wprowadzić tę płacę minimalną, zacząć od tego poziomu spójnego z miesięczną płacą minimalną, czyli 1750 zł. Ona oczywiście ta godzinowa będzie również rosła. Niewyczysty. No i poobserwować to trochę jak pracy, dlatego że to będzie wyznacząca zmiana. Miałby 3 dni czasu. No właśnie, takie same wątpliwości ma Monika Głodow z pracodawców RP. Zastanówmy się, czy każda praca, każdy rodzaj pracy możemy wycenić na 10 zł za godzinę. Ja mam poważny obaw, bo niekiedy są dwa w śladach. Nie, no myślę, że ona nie będzie wracać. Dla mnie jeden już. Powinno się. Jak mogłoby być? Ona jest szybka w ujęciu realnym, natomiast oczywiście. Prawie miała do czyszczenia okularów. Nie, no, cały czas to robi. Natomiast dane są rzeczywiście świetne. I zawsze ktoś się tam wprawia, jak gościu sprzedawał noże. Odciął tymi nożami, jak poszalały. Wzrost nowych ofert pracy, regulacji dobrze pracy. Ten rynek staje się coraz trudniejszy dla pracodawcy, coraz trudniej znaleźć kwalifikowanych pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w relatywnie szybkim wzroście realnym wynagrodzeń. Także sytuacja, jeśli chodzi o rynek pracy, ewidentnie poprawia się, to poprawia się szybko. Jak
Kurczę, jasne. O, jak jedzie ładny traktor. Po 500 metrach skręć w lewo. A, przejazd kolejowy. Ten człowiek nie poczuł, że przejazd kolejowy przejechał. Ale mamy kotka, ślady na tym. Rumble. No mas. Ja znowu tylko okna wyczarłem i jeszcze. Dzisiejszy gospodarczy temat rozgrywał dla Państwa Sylwia Zadrożna. Cały czas na trasie wyścigu Tour de Boulogne jest Tomasz Zimoch. No i cały czas jest tam bardzo gorąco. Sponsorem relacji jest Lang Team. Skręć w lewo od 72 Tour de Boulogne. Gorąco nadal jest. Nie wiem, jak te drogi są. Znaczy są inne, one są żółte, one są białe. W ostatniej rundzie wokół Bukowiny do mety pozostało niespełna 30 km. I zmieniła się sytuacja w porównaniu z ostatnim naszym meldunkiem. Nie ma już Holendra Tankinga, nie ma także już tej czołówki zawodników, z którą Tanking jechał przez wiele kilometrów. Na prowadzeniu w tej chwili Paweł Poliański, Polak jeżdżący w grupie Tinkow, a obok niego Włoch Diego Rosa. I 40 sekund za tą dwójką peleton. Trudno to nazwać peletonem 135-osobowym, który stanął kilka godzin temu na starcie przy Termach w Bukowinie. To jest zdecydowanie mniejsza grupa. A tam na prowadzeniu zawodnicy grupy Litera, Belga Warta de Klerka, żółta koszulka na trzeciej, czwartej pozycji, ale pracują także i zawodnicy grupy Skaja z przodu. Paweł Poliański, Diego Rosa, niemal rówieśnicy, 25 i 26 lat. 14 na tym etapie, kiedy to decydujące było ostatnie okrążenie. Ostatnia wspinaczka na ząb, później na ścianę pokrywy. Tak przed rokiem przecież fantastycznie tutaj jechał przy współpracy swoich kolegów z zespołu Rafał Majka. Dwaj Polacy, Paweł Poliański na czele i Włoch Rosa. Polak i Włoch na prowadzenie 40 sekund przewagi i duży peloton w Porwinie. Jedna dzisiejsza... To bardzo życie, ze siedzenia tam są kiełbasę na miło się przyzierali. Wjeżdżamy do Krakowa, tak? Wkraczają koło Częstochowy. Trochę się zazdrości ten, co nie dożyli tych czasów. Niesamowicie Ludwiki. Nie, to nie Kraków. Zazdrości z Małuszena, wielka wojna z bezpośrednio majątku. Lebchama. Nie znajdziemy w podręcznikach historii. Wybrany fragment w lekturach jedynki. Dziś 10 minut przed północą. Czyta Marzena Drwała. Polecamy. Autopromocja. Reklama. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś okleca łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Każdy z nas może stać się celem dla bolesnych skurcz. Co roku przez trafę przyjeżdżam, nie?